Tomek Bagiński u nas teraz. Dzień dobry, panie reżyserze. O, dzień dobry, dzień dobry. 100 lat. Cześć. No, 100 lat może nie, ale kawałek było. No, troszkę żeśmy się nie widzieli. A ja tu widzę, że fotel wygrzany przez lidera. Wiesz co, nie, bo włączone było podgrzewanie, ale mogę cię schodzić, jeśli chcesz, proszę nie, bardzo. Nie, jest okej. Okay. Wiesz, on jest liderem opozycji, teraz jeszcze jakieś dziewczyny do niego dołączyły, więc już w ogóle się zrobiło jakoś tak, wiesz, wszyscy się nagle jednoczą, no. O tym byś film zrobił. Że się nagle jednoczył. Nie, zależy, czy to będą się jednoczyć w ciekawy sposób, czy będą po drodze zwroty akcji, czy będzie ciężko, czy to będzie jakiś tam wysiłek potężny włożony w to wszystko. Czy wygrają na końcu, bo nikt nie chce oglądać o jakichś tam przegrywach. Ale z drugiej strony, czy kiedykolwiek ktoś, jakaś partia polityczna powiedziała, panie Tomku, pan tak fajnie to robi, wyreżyseruje nam pan klip wyborczy, tak żebyśmy wygrali, wie pan, żeby tak zapalić ludzi. Nie wiem, ktoś chyba się zgłosił kiedyś, ale wydaje mi się, że jak rzuciłem kwoty, no to się skończyła rozmowa, bo jakoś z reguły partie polityczne mają takie przekonanie, że to trzeba dla idei tam zasuwać. Nie, ja jestem pod tym względem fachowcem. A to prawda, że bo na mieście mówią, że platisz image, bo płacisz i masz, tak? Że to stąd się wzięło? To trochę się wstyd przyznać, ale wydaje mi się, że ci nasi pierwsi właściciele to tam odpalali, no to chyba stąd się wzięło. Ale to był koniec lat 90. No tak, nie, to prehistoria. Prehistoria, to wtedy na Placu Konstytucji królowały szczęki. To był taki klimat czasy. Trochę, że płacisz i masz. Nie? No teraz trochę wstyd z taką nazwą, ale nie, z drugiej strony... Natomiast no. Jesteś reżyserem legend polskich. Czy... Bo to jest skończony zbiór ludzi postaci, czy nie? No, skończony w tych shortach, które się pojawiły, tam oczywiście mamy skończony zbiór postaci, ale pracujemy nad kolejnymi postaciami, pracujemy nad rozbudowywaniem tego świata. Zobaczymy, jak to się skończy. W tej chwili główne skupienie jest na fabule, na Twardowskim, która powstaje głównie po to, żeby go ściągnąć z powrotem na ziemię, żeby mógł dołączyć do tych pozostałych postaci w przyszłości. Ale to nie jest na pewno zakończona rzecz. Przynajmniej mam taką nadzieję, że jeszcze będziemy to rozbudowywać dość długo. Twoja ulubiona postać to? Moja ulubiona postać... Tu się bym zawahał między Jagą i Twardowskim chyba. Twardowski wiadomo dlaczego. No to jest jednak taki ikoniczny polski cwaniak, nie? Taki Polak. Po prostu. Mówmy po prostu cwaniak. Tak, który... Polak cwaniak, nie za piękny, ale... Ale skuteczny. Ale skuteczny. Co nie, to akurat jest fajne, jeżeli chodzi o Polaków, że fajnie byłoby zbudować taki etos, że my jednak jesteśmy skuteczni. Że... Właśnie, czyli... A później dopiero dopowiadamy, ale w cwaniacki sposób, nie? No ale jakoś trzeba sobie radzić. Albo cwaniacki, albo sprytny. O właśnie. Pytanie, bo to jest kwestia dobrania odpowiedniego słowa. Bo czy cwaniak, czy spryciarz? I spryciarz jest już trochę mniej pejoratywnym określeniem. Fajnie jest siadać do takich historii, które wiesz, no trochę historii, które dotyczą historii w sumie. Historii, które dotyczą. Nie, wydaje mi się, że w ogóle fajnie siadać do ciekawych bohaterów, fajnie siadać do historii, które jakoś rezonują z otaczającą nas rzeczywistością. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o popkulturę taką, którą my mamy okazję konsumować w Polsce, to mało jest rzeczy wycelowanych w nas, w sensie w nas jako widzów, z tym tłem takim kulturalnym i z tym rozumieniem rozrywki, które mamy. I legendy są jakąś próbą odpowiedzi na to. Zresztą w ogóle staram się tak robić przy wszystkich projektach, o których myślę, że skoro już myślę tutaj, mieszkam tutaj i pracuję tutaj, no to chciałbym, żeby to jakoś rezonowało też z widownią, która jest w Polsce. A ta widownia to jest taka, która coraz więcej wymaga? Ona widzi to, ile pracy w to wkładacie? Wiesz, twoje postaci nie są narysowane jedną kreską, proste, jednowymiarowe, tylko trochę roboty tam widać. No. Nie, myślę, że właśnie wbrew pozorom ta widownia to docenia i to widać nie tylko po mojej pracy, to widać też jest kilku producentów w Polsce, jest kilku reżyserów w Polsce, którzy wychodzą poza po prostu schemat jakiegoś prostego dramatu obyczajowego, czy zaczynają, czy nawet na poziomie komedii romantycznej zaczynają kopać głębiej. I to się z reguły jakoś fajnie kalkuluje. Ludzie to doceniają, bo my jednak... A co, dojrzali nagle i mówią... Nie nagle, po prostu pamiętajmy, że konsumuje się taką ofertę rozrywkową, jaka jest, więc jak ona jest dziadowska, no to się konsumuje dziadostwo. No i to jest oczywiście psucie trochę tych widzów
i rynku i przyzwyczajanie ich do... Pamiętam tą dyskusję jeszcze w telewizji zawsze. Słuchajcie, my jesteśmy tak beznadziejni, czy oni są tak beznadziejni? Czy to oni są tak beznadziejni, bo my dajemy im beznadziejne rzeczy, czy jak damy im coś fajnego, to zobaczą? Nie, przecież zobaczcie, wychodzimy na ulicę i pytamy wszystkich ludzi, oni mówią, więcej teatru, więcej opery, dajemy im teatr i operę, nikt nie ogląda. Tak było. To jeszcze jaki teatr, jaką operę, w jaki sposób sprzedany, w jaki sposób opakowany, bo to wszystko można przecież jeszcze dodatkowo opakować. I gdzieś tam, wydaje mi się, że czepianie się widzów o porażki twórców to jest zawsze zły pomysł. I tak samo zresztą... Dlaczego nie poszedłeś na to do kina? Wiesz, ile się napracowaliśmy? Tak, tak. Zresztą myślę, że można by to rozciągnąć szerzej, bo jeżeli tutaj była przed chwilą rozmowa o polityce, to czepianie się wyborców, że zagłosowali tak, a nie inaczej, no to jest jakiś kurczę straszne, no bo to oznacza, że nie szukamy błędów w nas samych i w tym, co może źle zrobiliśmy, prawda? A te legendy dzisiaj, współcześnie, jak się za nie zabierasz, to... Bo dzisiaj są trochę takie czasy, mam wrażenie, patrząc sobie po świecie i po świecie, że ludzie poczekują, szukają jakiegoś takiego czegoś, czego mogą się, do czego mogą wrócić myślą, zaczepić się, da im to poczucie bezpieczeństwa. Legendy chyba czymś takim są, nie? Myślę, że w ogóle rozrywka chyba taka jest, bo zawsze było tak, że rozrywka najlepiej się rozwija w tych czasach, kiedy to poczucie bezpieczeństwa trochę spada, bo to pewnie wiąże się z jakąś taką potrzebą eskapizmu, ucieczki od rzeczywistości. Jest tak szaro i beznadziejnie, że ucieknijmy i pobawmy się. Zabawy. Akurat u nas nie jest ani szaro, ani beznadziejnie, bo my już jesteśmy bardzo fajnie tutaj, wszystko się nam rozwija. Ja dość dużo podróżuję, więc... No tak, różnica jest rzeczywiście. Więc wbrew pozorom, to Polska, szczególnie Warszawa, no to jest już pięknie tutaj rozwiniętym miastem i już nie mamy się czego wstydzić tak naprawdę. No ale jasne jest, że gdzieś tam ludzie czasem lubią oderwać się od rzeczywistości i ja w ogóle jestem zdania, że jednym z zadań rozrywki to jest pozwolić im na to i dać im trochę zabawy, trochę luzu, trochę frajdy, no bo każdy od czasu do czasu ma jakieś problemy, każdy ma jakieś ciężkie sytuacje w życiu, a film, gra komputerowa, książka, no to pozwala na chwilę tego się oderwać i zajrzeć do jakiegoś świata, gdzie inni ludzie mają jeszcze gorsze problemy, więc to pozwala się nam trochę, trochę lepiej jakby odbierać tą naszą rzeczywistość, podchodzić do tej rzeczywistości, a może też z danego filmu czy z danej historii uczyć się, jak z tą rzeczywistością się mierzyć, bo to też o to chodzi we wszystkich legendach, klejdach, opowieściach, jakichś archetypach, no to właśnie chodzi o to, żebyśmy trochę się utożsamili na przykład, tak? Trochę się utożsamili, trochę to odnieśli do naszego życia, postępowali właściwie przecież, bo to też jest ważne. W tym świecie, który dzisiaj jest taki bardzo obrazkowy, a jednocześnie szukający różnych sposobów, to w jaki sposób ty kleisz te swoje obrazy, to jest lepszy czas właśnie na opowiadanie historii w taki sposób niż kiedykolwiek? Nie, zawsze był bardzo dobry czas na opowiadanie historii. To jest tak, że film to tylko bardzo daleka pochodna opowiadania historii jak przy ognisku. Przychodził dziad jakiś z brodą. Teraz trochę przyciąłem, więc już wyglądam bardziej cywilizowanie. Wiesz, jakbyś ty zciął tą brodę, to nikt by nie wierzył, że ty to ty. No. Ja to robię specjalnie. Kiedyś coś zrobię naprawdę strasznego. Jakbyś zapuścił włosy i zgolił brodę, to już w ogóle. Tak, będą chcieli mnie ludzie zamordować. To zdejmę okulary, założę jakieś inne, zgolę brodę, nikt mnie nie rozpozna. Więc to jest specjalnie przygotowana strategia. No ale siedział ten dziadek przy ognisku, gdzieś tam, przychodził z gitarą albo tam innym instrumentem i zaczynał pieśni, zaczynał opowieść, zaczynał w jakiś tam sposób czarować tych swoich słuchaczy i to nie jest nowa rzecz, to jest rzecz, która nam towarzyszy od tysięcy lat i film jest tylko takim rozbudowaniem tego opowiadania historii trochę szerzej, trochę bardziej. No tak, tylko twój film to nie jest taki film, nie jesteś Patrykiem Wegą, tylko robisz to po swojemu, nie obrażając oczywiście jego sposobu patrzenia na świat i opisywania. To też jest, trochę twoje obrazy wyglądają inaczej. To jest cwana bestia, Patryk Wega i naprawdę pięknie rozumie publiczność. Nie biznes. No ale na publiczność, a to się zamienia później na żywo. Tak, tak, ale ja myślę, że to jest jeden z tych niewielu twórców, którzy rzeczywiście słuchają publiczności w Polsce, więc nie można mu tego nigdy odebrać. Myślę, że można te filmy lubić, nie lubić, ale na pewno ma ucho do tego, co publiczność chce oglądać, więc to jest bardzo ważna cecha u filmowca i bardzo pożądana. A to miłe, jak filmowiec mówi miło o filmowcu i to jeszcze z panowie z dwóch różnych światów, że tak powiem. Nie wiem, wydaje mi się, że my jesteśmy z dwóch różnych światów, ale obaj chyba
chyba przywiązujemy dosyć dużą wagę do widza, więc gdzieś tam... Ale przywiązujecie w tym sensie, że słuchacie widza po to, żeby nie robić rzeczy na pusto, w tym sensie, że to jednak ktoś musi zobaczyć, więc nie róbmy tego oczywiście, dla siebie, tylko musi. Dla nich, tak? Tak, no oczywiście, że musi. Ktoś przecież płaci duże pieniądze za film. Film to nie jest książka. To kwestia popcornu, wiesz, bo tam normalnie sam bilet to jest grosze, ale popcorn zawsze najgorszy. Ale ja mówię też o producencie tego, no tak, tego filmu. No to, nawet zresztą, co to za artysta? Okej, zaraz kogoś wkurzę tutaj. No, tak, nareszcie. Mówieniem. Ale co to za artysta, który robi tylko i wyłącznie dla siebie? Zresztą. To znaczy, okej, no ja to mogę nawet jakoś rozumieć, ale pomyślmy. No, to znaczy, że ten jego efekt na rzeczywistość jest żaden, no bo nikt tego nie zobaczy, nikt tym się nie zainteresuje. Czyli nie wpłynie na ludzi, tak? Nie będzie miał żadnego wpływu na ludzi. A częścią tej zabawy, którą my nazywamy... Ja się akurat zajmuję bardziej tą sztuką rozrywkową, show biznesem, niż sztuką, ale w ogóle wydaje mi się, że istotą sztuki jest wpływanie jakoś na rzeczywistość, tak? Na ludzi. To oczywiście jest taka przeceniana rola, no bo sztuka za bardzo nam tej rzeczywistości pewnie zmienić nie może. Wiesz, to jest inwestycja bardzo długoterminowa czasami. To jest bardzo długoterminowa inwestycja. Wydaje mi się, że filozofia bardziej zmienia rzeczywistość. Ale sztuka może też, i jeżeli ta sztuka nie dociera do nikogo, więc jest, gdzieś tam odbija się tylko echem od głowy samego twórcy, to gdzieś tam w mojej głowie wydaje mi się, że jest to wtedy trochę mimo wszystko puste. No. Co pan zmienił w życiu obywateli legendami polskimi? Nie wiem, mam nadzieję, że się uśmiechnęli parę razy, że spędzili dobrze czas z tymi projektami, że mieli szansę uwierzyć, że w Polsce można zrobić kino gatunkowe tego typu, no bo jak ale wiemy, chyba coraz bardziej, nie? Czy nie? Jak to jest? Chyba tak, bo weszło do głosu młodsze pokolenie twórców, producentów, pojawiają się też nowi gracze na rynku, nowi inwestorzy, pojawiają się te wielkie sieci streamingowe, które zaczynają coś tam zamawiać. No tak, ale to grosze zamawiają to. Na razie tak, ale to się jakby się rozszerza. Ale to prawda, patrz po Wenecji teraz, kiedy firma na N wygrywa, jej film wygrywa, prawda? To jest fajne, że w Paryżu, w Cannes niedopuszczeni, a tutaj nagle ciach. A kto to wyreżyserował też? To fantastyczny reżyser, film też zbiera świetne recenzje. Więc jestem bardzo ciekaw, jak to wyjdzie. Bo rozumiem, że teraz mówiąc całkiem serio, ponieważ graczy jest więcej, to i pieniędzy na rynku jest więcej, a jak jest ich więcej, to też jakość może pójść do góry, tak? Czy sposób opowiedzenia historii, czy co? No jest coś takiego, że jak jest przypływ, to wszystkie łódki idą do góry, tak? Jest takie powiedzonko. Ale wydaje mi się, że chyba ludzie też, producenci, ludzie z pieniędzmi zauważają potrzebę na rynku polskim, który jest małym rynkiem jednak, umówmy się, a kino gatunkowe jest drogie w produkcji, więc tego nigdy nie przeskoczymy. Ale widzą potrzebę jednak u widzów oglądania czegoś jeszcze poza... Bo w tej chwili są dwa obszary, takie rzeczy super tanie, jakieś takie telewizyjne, bardzo proste seriale, które są bardzo tanie w produkcji. Script doku. Nawet to, co u nas wydaje się być normalnym serialem, to są jednak rzeczy w perspektywie takiej światowej bardzo, bardzo tanie w produkcji. I drugi obszar, no to są, jeżeli chodzi o kino, no to jednak mimo wszystko są głównie dramaty rozmaite, bo to się tanio robi, bo to można nakręcić w trzech wnętrzach z piątką aktorów. I jesteśmy w tym nieźli tak naprawdę, festiwale możemy tym wygrywać, ale to, co ciągle jest jeszcze trochę taką niewypełnioną niszą, no to są te filmy, takie dobre filmy, na które pójdą ludzie, na które rzeczywiście, na które obejrzy milion czy dwa miliony ludzi. Ale myślisz, że oni właśnie idą dlatego, że wiedzą, że to jest fajna wartość, fajnie zrobiona? No, mam nadzieję, że oczywiście częścią tego wszystkiego jest marketing i zdarzały się już w historii polskiej kinematografii takie sytuacje, gdzie ci widzowie zostali po prostu oszukani produktem filmopochodnym, a nie filmem. Ale jakoś ja mam nadzieję, że dobrej rozrywki będzie trochę więcej. I że też jest większe zrozumienie dla dobrej rozrywki. Czyli dobre czasy dla ciebie też. No. Mam nadzieję, tak. Bo ta twoja rozrywka jakaś najbrzydsza nie jest, nie? Dominik, widziałeś coś kiedyś Baglińskiego, czy... Płacisz i masz, no.
No właśnie, ten bohater drugiego planu. No wiesz, ja go sobie narysowałem. On tak naprawdę, wiesz, w każdej chwili możemy go wygumkować. Jak ludzie komentują te filmiki, no to też komentują bohatera drugiego. Tak, dokładnie. Co on tam robi? Po jaką cholerę on jest? Od samego początku tego programu ludzie nas pytają, po jaką cholerę. Bo ma 5 kamer, ktoś to musi łączyć. No ja się skupiam na rozmowie, a ktoś tam guzikuje, no. No właśnie, ale to jest zawsze takie intrygujące. Dobra, co on tam robi? Kombinuje? Ma zieloną bluzę. Co to znaczy? Co oni chcą nam powiedzieć? Cholera, halo. Ale to jest historia, bo on też pewnie, to jak taksówkarz, on słyszy rzeczy, których nikt inny nie słyszy. Dokładnie, więc to jest tak, i później on myślę, że właśnie, o tym musimy pomyśleć, że on nas totalnie podsłuchuje. I potem usłyszy coś, co może zagrażać jego życiu, nie? No, tajemnica Putina. Dokładnie. Albo jak wygląda taśma Trumpa tak naprawdę. Ale zobacz, widzisz, nawet te historie, które opowiadasz, zobacz, cała w ogóle ta otoczka cyber, która jest dzisiaj, ile tam jest historii do zrobienia i do opowiedzenia. Cały Trump to jest jedna wielka chodząca historia. No. To jest wspaniała historia zresztą. Ja mam taką teorię, że jeden z powodów sukcesów Trumpa, no to, że to jest ciekawa historia. Ludzie chcą to zobaczyć, jak to się rozkręci. Wybierzmy go, bo nie będzie nudno. Ileż można słuchać Obamy? Nie będzie nudno. To tak się śmiejemy trochę, ale trochę tak jest. Że gdzieś tam się szuka też... A poza tym, umówmy się, politycy to jednak są głównie ci politycy z pierwszych stron gazet. No to jednak jest teatr, to aktorzy są. To nie jest... Oni też tak znowu dużo nie są w stanie zrobić. To jest show. No, ale Trump to będzie legenda. Zrobiłbyś taką legendę amerykańską. Robisz legendy polskie, legendę amerykańską. Są lepsi twórcy w Ameryce, którzy sobie tam... Którzy rozumieją tamten świat pewnie lepiej niż ja. I będą się do tego bardziej nadawać. Aczkolwiek, kto wie, może kiedyś będzie trzeba opowiedzieć jakąś fajną historię, taką polityce, ale taką fajną, nie? Co się naprawdę działo. Bo zasłużyć sobie na to, żeby być legendą, to też potrzeba na to czasu i historia parę rzeczy musi ocenić. Ja zdradzę tutaj jakąś może straszną tajemnicę. Dominik, nie słuchaj, proszę. Być może mi to potem ukręcą łeb producenci, ale w Twardowskim mamy scenę na przykład przy okrągłym stole, nie? Tam się to przewija, to jest króciutka scenka. Tym zdradzieckim okrągłym stole. Dokładnie, więc tam też był Twardowski. Jak zobaczył, co się dzieje, to poleciał w cholerę. I tam też był Boruta, więc na to akurat zrozumiałem. No. Tak, gdzie jak nie tam? Diabeł. Ale kto był tym diabłem? Podpowiedz, proszę. Nie, tego nie zdradzę, to trzeba będzie zobaczyć w kinie. Ale myślę, że dzisiaj w ogóle jest taki czas, że robisz właśnie, zobacz, robisz Twardowskiego, wrzucasz okrągły stół i trochę tak puszczasz oko, i że ludzie rozumieją, bo zaczynają czytać konteksty inaczej niż kiedyś, nie? Też weszło inne pokolenie trochę, dla którego to pokolenia. To jest już zupełna jakaś antyczna przeszłość, jakieś konflikty, które nikogo nie obchodzą. Jakaś Magdalenka. Jedna z rzeczy, która wydaje mi się w tej chwili jakaś nie do końca wygrana w komunikacji politycznej, to niezrozumienie tego, jak bardzo zmienił się jak bardzo się zmieniła Polska, jak bardzo wielu jest młodych ludzi, których te stare konflikty, jakieś przepychanki. Ale bo w ogóle te sytuacje, w których, wiesz, ląduje ci prezydent, czy premier, czy ktokolwiek gdzieś na świecie i mówi, słuchajcie, wracajcie. Nie? I tak ta Polonia młoda tak na niego patrzy i mówi, stary, ale jak ja będę wracał, kiedy chcę? Ja w ogóle wracam co pół roku na przykład do rodziców na obiad. I dla mnie to już jest zupełnie inne postrzeganie tego, dokąd ja mam wracać. Ja żyję dzisiaj tu, za pół roku będę żył gdzieś indziej, ale nie czuję się nawet emigrantem po prostu. Nie? No w ogóle rozjechaliśmy się po całej Polsce, po całej Europie, po całym świecie. Jakoś to się ciekawie wszystko zrobiło. No ale dobrze, a tu widzę, że kolejni ludzie kultury. Ale zobacz, więc... no dzisiaj w ogóle jest kulturalnie jakoś dzisiaj tak. Jest kultura. Poza Skadyną, także... ale nie, był kulturalny. Tak, więc dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, Tomek. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Tomasz Bagiński. Bym się nie odpiął. Trzymaj się dzielnie. Bardzo dziękuję. Dzięki.